taki wędrowny tryb życia. Tak, oczywiście. Jak Romowie prowadzą. Tak. A zagrał pan w filmie Papusza. Papusza. Jak to się stało, że pan tam trafił do tego filmu? Polacy ją nauczyli czytać literkami. Jak miała 18 lat, postanowiła książkę napisać. O Romów. Zdradziła Romów, ale ja na nią patrzyłem bardzo dobrze. Bo jedna chociaż Romka, która została poetką. Tak, chyba magister, tych porwań też nie ma. Nie ma porwań. Skończyło się, jak taborami Romowie jeździli. Wtedy 13-14 lat miała Romka, jak brała ślub. Apeluję do każdego człowieka, żeby nie był rasizm. Romowie, a Polacy jest jedność. Polska jest dla wszystkich. Chce dla Murzynów, chce dla Ukraińców. Każdy człowiek powinien być człowiekiem. Nie może przystąpić do policji, nie może przystąpić do lekarza. A dlaczego do policji nie mogą wstąpić? Bo u Romów nie ma konfidentów. Romowie załatwiają sprawy kryminalne między sobą. Między sobą. A jak Romowie postrzegają Polaków? Polaków Romowie postrzegają... Z pana doświadczenia. Moim doświadczeniem za jedność. Ale który Polak nie zasługuje, to mu rękę nie poda i jednej szklanki się nie napije. Tak jest u Romów. Mają swoją kulturę, swoje zasady. I bardzo mi się to podoba i popieram Romów. I dużo mi ludzi pomogli. Nie mogę powiedzieć dziękuję dla tych ludzi, którzy mi dopomagali kiedyś. Z szacunkiem do nich.